Okej, witam na moim kanale. Co ja widzę w Ameryce, w USA. Dzisiaj jesteśmy w sklepie Walmart. Drugi odcineczek. Pokażę wam, co wam pokażę. Co się da, to wam pokażę. Tusze jakieś do drukareczek. Jakby ktoś był ciekawy, ile kosztują. No to tyle kosztują. Co tam? Jakieś takie monitorki małe. Wcześniej były inne rzeczy, jakieś telewizory, nie telewizory, ceny. O, proszę, telewizor 200. Jesteście ciekawi, ile inne rzeczy kosztują? To porównacie sobie wcześniejszy odcinek, zobaczcie. Walkie talkie. O, Midland. Wiem, że kiedyś jeszcze były CB radia Midland, to były dobre. Nie wiem, czy to takie jest dziecinne, czy... Czy bardziej takie, no nieważne, 28 kanał wywoławczy, kiedyś był chyba coś takiego. O, torba na laptopa $25. Tu jakieś płyty $15,9. Nie wiem, czy to są gry, czy nie gry. Słuchawki jakieś dla graczy. $35. 30. Tak to wygląda. Tu jakieś, nie wiem co to. O, to pokrowce chyba na te gry. Tu są jeszcze jakieś gry przykładowo chyba, tak? Ile kosztują? To właśnie tyle. Okej, tu jest jeszcze jakiś telewizor za 300. Tu chyba filmy bardziej, tak? Czy też gry? Nie mam zielonego pojęcia. Nie, seriale. O, seriale. $35, $55. Książki. O, silikon muszę kupić i płyn do spryskiwaczy. Dobrze pamiętam. Proszę, taka książka ciekawa. $8. Walmart to jest taki malutki sklepik, ale też tu jest jakiś ten, no, troszeczkę takich właśnie elektronicznych rzeczy, silikonki, nie silikonki. Co ja muszę kupić? Silikon muszę kupić i płyn do spryskiwaczy. O, silikony już widzę. Takie ceny są. Nie wiem, jak to tam się profesjonalnie nazywa. O, prezerwatywy 5-palcowe $30 przykładowo. Takie rzeczy jakieś, szpachelki, nie szpachelki. Szpachelka 7 baczków. Dab. Dab, silikon akrylowy. Tylko teraz, kurde, jaki ten silikon mam wziąć? Do drzwi, do trymów, do moldingów. A mi trzeba chyba taki do kuchni. Kurde, $10, ale drogo. No nic. Wodoodporny. Nie do malowania, ale chyba taki mi trzeba. O. Taki jest nawet, że nie trzeba ten, pistoletu. Nie ma tu za dużego wyboru. Ale nic, dobra, pokażę wam jeszcze, co tu jest ciekawego. Taśmy, tejpy jakieś, taśma taka kosztuje, tu macie ile ich, ile jej jest, czyli 110 metrów, tak, to dwie, o, tylko nie wiem, czy to dwie rolki są 110 metrów, czy nie, ale no tak czy inaczej, taka cena jest taśmy. Tu są jeszcze takie jakieś kleje. Taśmy kleje. Jakieś psikacze, spreje. O, coś sobie chce zobaczyć kolor, to sobie psika otwiera, psika, cyk. Psikaczów tu dużo chodzi po sklepie.
tu jakieś takie narzędzia, firmy. To jest taka firma chyba, znaczy mało znana, ale to jest taka Walmartowa. Znaczy chodzi o to, że ten sklep Walmart, to chyba on to produkuje, nie? No takie ceny są, kombinerki jakieś, to nie są jakieś profesjonalne sprzęty, ale jak nie wiem, chcecie coś sobie w domu zrobić, no to zestaw kluczy, trzy dychy, nie? Żabka jakaś, $14. Młotek. Bez młota to nie robota, $6 młotek. Co tu jeszcze jest fajnego? Metry. O, wiertareczki. Wiertarka z tym, 8 dych wiertara. Wkrętara też 8 dych. Jedna bateria, 8 dyszek. Ja myślę, że nie jest dużo, nie? Chcecie sobie coś zrobić w domku, no to za 8 dych. O, a malutka kosztuje 20. Kurde, ale to jest spoko. Ze zmienianymi końcówkami. 2 lata gwarancji. Ja cię kręcę, $30. I robicie coś w domu, tylko że jedna bateria jest, tak? Chyba jedna bateria. O, bateria i charger jest. No ale tak, żeby coś sobie zrobić w domu, jak ktoś ten... Ja mam trochę tego sprzętu, co nie? Ale jak ktoś nie ma sprzętu, no to za 3 dyszki, nawet żeby coś, jedną rzecz sobie zrobić. Myślę, że daje, że nie jest drogo. To jest taka firma, no niby, no nie będę się wypowiadał. Nie jest jakaś nie wiadomo jaka, ale taka wiertarka pewnie, jak, jeszcze jak ma 2 lata gwarancji, to na pewno można nią coś porobić, nie? O, tutaj taka mała wiertareczka kosztuje dychę, a tu macie ze zmienionymi końcówkami. Pierwszy raz takie coś. Raczej Milwaukee robi na przykład, że tam jest 5 końcówek, ale Milwaukee kosztuje, no nie wiem, 300 przykładowo, 200, nie? A tu macie za 3 dyszki. Także tak to jest. Odkurzaczyk 8 dyszek. Taki odkurzaczyk 4 dyszki. Też mówię, ceny są, nawet coś dla siebie zrobić w domu, to można kupić. Przedłużaczyk. Ups. Przedłużacz $15. Okej. Co tu jeszcze jest? Drabina $90. 12. Nie 12. Wysoka, mojej wysokości. Czujniki do dymów. Co tu jeszcze fajnego jest? O, jakieś kuteczki, nie kuteczki. Zamki. Prysznice. Prysznic $26. Do tego. Do wielkich klocków $13. Klamki jakieś takie pierdółki $20. O, ktoś tam kiedyś pisał, żeby mu wkręty pokazać, jakie są ceny. To są takie ceny, tylko tu jak jest pomało, raczej w małych ilościach to pakowane, to też są ceny po prostu większe, nie? Jak kupisz sobie paczkę taką większą, no to masz inne ceny. A jak takie po parę sztuk, no to są ceny, jakie są, nie? To wygląda. Okej, co tu jeszcze? Jakieś zawiasiki. Takie pierdółki. Nie. Pokazuję wam co, wszystko, co jest, bo to jedna osoba powie, że to jest... Nie interesuje ją to, ale druga powie, że o, akurat nie tam widział jakimś wkręta i to jest bardzo... Bardzo mu to ten, co tu jeszcze jest? Płyn, ten Run X, pewnie jest też tak samo w Polsce, jest dobry płyn, ja go cały czas leję. Jest, chodzi o to, że nawet jak wycieraczka nie wyciera, to po prostu on
fajnie szyby myje. Ile kosztuje? 3,50, tak? Tylko to nie jest Run X chyba. O nie, Run X. 3,50. Płyn muszę kupić dzisiaj też. A taki zwykły kosztuje 4. Także ale już lepiej. Wycieraczki jakieś do samochodzików, to macie tu ceny. Tu jest wielkość w inczach. O, też jest w centymetrach, tak? 38. 38 kosztuje 8 dolarów. To Michelin, nie? Ja też tych wycieraczek używam. Run X, nie są drogie. Takie ceny, nie? Co tu mamy jeszcze? Światełka, jakieś żarówki. O, może wam pokażę jeszcze to. Dobra, przejdziemy tędy na akumulatory. Nie wiem, żarówki jakieś, taka cena. Wiatraczki do domu 18 dolarków. Klimatyzator. Tutaj w Stanach są takie klimatyzatory montowane w oknach, co nie? Czyli taki klimatyzator kosztuje 200 dolarków. Filtry jakieś. Jakieś pierdółki, świecidełka, lampeczki. Co tu jeszcze mamy? Takie rzeczy do pompowania. Do tego, do opon, żeby jak się złapie kapcia, co nie, żeby po prostu nie uciekło od razu. Różne są cudawianki teraz. Prostowniczki jakieś. O, podnośniczek 37 dolarków. Do ilu? Do 12 tysięcy LB. Co tu jeszcze? Pasy. 4 pasy, o, 2 pasy 9, 4, 14. Haki jakieś różne. Żarówki, bo żarówki pewnie was będzie interesowało, ile takie kosztują. To jest akurat nie model, nie wiem jak to wam wytłumaczyć, no ale taka żarówka kosztuje tyle, 47 dolarów, nie? Taka żarówka kosztuje tyle. 907, 36 dolarów. H7, dwie H7 kosztuje 25 dolarów. H11, 37 dolarów. Co tu jeszcze mamy? Takie jakieś różne bezpieczniczki, mierniczki. Uchwyt do auta. 4 dychy. Czego taki drogi ten uchwyt? A, bo to jest jeszcze z ładowarką i z czymś, ale to drogie, bo tak ogólnie to taki uchwyt kosztuje 12-15 dolarów. Okej, o, jeszcze wam pokażę akumulatorki. Cena akumulatorków jest taka. 7 dych, 140, 150. Są jeszcze jakieś pierdółki. Zapachy do auta. O, jeszcze pójdziemy na oleje. O, okulary nawet są fajne. Z takimi gumkami. Żeby nie leciało w oczy. 10 dolarów. Kurde, tanie. O, a to jest cały komplet, 3 dychy. Takie coś w sumie mam, tylko z innej firmy. Ale... O, od razu olej, jest mobil. 11 dolarów. Będzie więcej olejów. Filtry przykładowo.
to są pyłkowe, nie pyłkowe, ale taki zwykły filtr. Zaraz wam pokażę. Zwykły mniej więcej 12-13 dolarów filtr, nie? Do auta 9. Co tu są? Różne jakieś te pierdółki do czyszczenia, nie do czyszczenia. WD-40, 12 dolarków. Olej, ale to cenę na przykład Mobil. Mobil dobry olej. Ile jest? 4 litry 75 za 25 dolarów. Tyle kosztuje olej. 26 dolarów. Castrol. 28 dolarów. Takie różne rzeczy. Akumulatory. Dużo tu jest rzeczy, ale nie chce mi się już dzisiaj chodzić, bo troszeczkę mnie czas ciśnie. Także z tego oto pięknego miejsca tych olei. Jeszcze podejdziemy sobie pod te oleje. Zrobimy sobie tu piękne zdjęcie z nimi. O, tak będzie wyglądało zdjęcie. Okej. Dzięki za oglądanie kanału. Napiszcie jakiś komentarz, jeżeli wam się podoba. Jeżeli się nie podoba, to też napiszcie, tym bardziej, co wam się nie podoba. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam.